Naszym gościem jest Paweł Spisak. Witamy serdecznie. Paweł, wczoraj jechałeś ujeżdżenie, więc dzisiaj masz taki wolniejszy dzień, możesz się skupić na krosie. Tak, zgadza się. Jest to dość komfortowa sytuacja, tym bardziej, że ujeżdżenie wyszło całkiem nieźle, więc ambicje i apetyty są wysokie i mam dzisiaj czas, aby dokładnie zapoznać się z trasą krosu. Jak ty oceniasz cały ten cross? Bo tutaj jest wiele zadań, zaraz będziemy mówić o jednej przeszkodzie, ale tak ogólnie, czy tutaj i przeszkody, i czas jest wyzwaniem? Jak przystało na Mistrzostwa Europy, jest to zdecydowanie wymagający cross. Jest to, myślę, takie naprawdę solidne, mocne, są to trzy gwiazdki. Zadania od samego początku bardzo wymagające dla koni i zawodników i myślę, że norma czasu też będzie dość trudna ze względu na to, że przeszkód jest dość sporo i nie ma zbyt wiele odcinków galopu, gdzie można naprawdę nadrobić stracony czas, jeżeli nie będziemy pokonywać przeszkód w dobrym rytmie. Czy Banderas jest koniem tego typu, że nie musisz go dużo kondycyjnie przygotować, bo taki się wydaje bardzo gorący? Tak, to jest duża łatwość przygotowanie Banderasa do krosu, jeśli chodzi o kwestie kondycyjne, więc jest to zdecydowanie atut tego konia. Wróćmy teraz do przeszkody numer 4 kombinacji, przy której stoimy. Numer wskazuje, że jest to bardzo blisko od startu, a już wydaje się, że takie trzyczłonowe zadanie to jest dosyć trudne przed Wami postawione. Tak, po mojej lewej stronie mam kombinację przeszkód 4 ABC. Zazwyczaj na tym etapie krosu mamy dosyć łatwe przeszkody, natomiast tutaj już na początku gospodarz toru postawił nie lada wyzwanie dla koni i zawodników. Bardzo trudna kombinacja składająca się z trzech elementów, tak jak już powiedziałem. Bardzo wąski front, to jest pierwszy człon tej przeszkody. Później pod dużym skosem ustawione dwie hyrdy wymagają bardzo precyzyjnego najazdu i dużego skupienia od konia i zawodnika. Na szczęście mamy drogę alternatywną. Jeżeli zawodnik nie czuje się zbyt pewnie, to możemy pokonać tą kombinację dłuższą trasą, skacząc oddaloną tam dalej również wąską przeszkodę, jednak sporo łatwiejszą i po bardzo długim najeździe element B i na końcu skaczemy element C, już bez dużego ukosa, jednak ta trasa zajmuje bardzo dużo czasu. Chciałbym jednocześnie zaprosić wszystkich kibiców do trzymania kciuków i dopingowania wszystkich polskich zawodników i koni podczas jutrzejszego krosu w Murawie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również.